Boże, coś wam powiem. Ależ w tej dzisiejszej Ewangelii jest dynamizm. Maryja z pośpiechem idzie do Elżbiety. Elżbieta, widząc Maryję, podrywa się z miejsca i wyraża radość płynącą z wiary. Nikt przecież jej nie wysłał wiadomości, że Maryja pod swym sercem nosi Zbawiciela. Jak to określił papież Benedykt XVI, jak w sanktuarium. Dzieciątko się poruszyło z radości w łonie Elżbiety. Widzimy w tym wszystkim, że wiara nie lubi stagnacji, opieszałości. Ona domaga się działania i pokazywania całym sobą: jestem blisko Boga, a Bóg mi towarzyszy. Niestety nie znamy tego z kościołów w Polsce, bo w naszej kulturze wszystko jest takie przygnębiające. To wielka strata dla nas, że my nie potrafimy tak bardzo się cieszyć z tego, że jesteśmy ludźmi wierzącymi. Może to do nas jest właśnie to zawołanie Jezusa, że jeśli nie staniemy się jak dzieci, to dzieci cieszą się spontanicznie z małych rzeczy, a dorośli twardo utrzymują powagę. Elżbieta mówi do Maryi: błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią ci się słowa powiedziane od Pana. Nad tym jednym zdaniem możemy się dłużej zastanowić i poszukać odpowiedzi w sobie. Czy ja wierzę, że spełni się to, co Bóg mi obiecał? Ale co mi obiecał? Obiecał to, że ja także będę błogosławiony. Kiedy będę miał ciężko, kiedy uwierzę, kiedy będę płakał, kiedy będę prześladowany, dostąpię błogosławieństwa, jeśli nie zwątpię w wypełnienie tej obietnicy. Cichym bohaterem tego spotkania dwóch charyzmatycznych kobiet jest Duch Święty. To On w Maryi stał się sprawcą poczęcia, a w Elżbiecie poruszenia dzieciątka, wręcz podskoku. Maryja staje się tą, która na swoich barkach dźwiga ciężar rodziny, które wychowują dzieci i zmagają się z wieloma przeciwnościami, doświadczają cierpienia, wstają rano i służą. Nie robi wokół siebie szumu, że skoro jest Matką Boga, to nagle stała się ważna i potrzebuje teraz być w centrum uwagi. Ona pokonuje 150 km przez góry, by stanąć przy potrzebującej pomocy Elżbiecie. Matka Jana Chrzciciela, pytając: a skądże mi to, że matka mojego Pana przychodzi do mnie, wyraża swoje zadziwienie. Natomiast Maryja widzi to jako naturalną czynność. Wychodzi z założenia, że skoro posiada większą godność, to powinna więcej pomagać. Nie zamyka się we własnym domu, ale wychodzi nieść radość. Pośpiech w jej drodze wynika z radości. To jest szalony pośpiech, pełen serdeczności. Poszła do Elżbiety z posługą miłosierdzia. To jest ważne kryterium, że każdy z ludzi noszący w sercu Chrystusa powinien starać się zauważać ludzi, którzy potrzebują naszej pomocy. Możemy Maryi powierzać wszystkie nasze troski i nasze prośby. Jak podaje katechizm, ona modli się za nami, podobnie jak modliła się za siebie. Niech mi się stanie według Twojego słowa. Powierzając się jej modlitwie, zdajemy się razem z nią na wolę Bożą. Powinniśmy przeżywać Boże Narodzenie z wiarą, która jest dynamiczna, bo widzimy to właśnie w Maryi i Elżbiecie. Nie ma nic sztucznego i wydumanego. Święty Ambroży radzi nam, byśmy mieli wszyscy duszę Maryi, aby wielbić Pana. A okazji do dzielenia się radością i pomagania potrzebującym nam nigdy nie zabraknie.